Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na relację z Kryptostoku numer 47. Dzisiaj będzie prelekcja Rafała Kiełbusa. Kryptostok dosyć znamienity, jeśli chodzi o mnie, bo spędziłem go w większości na Sorze. Słynny upadek na podjeździe. A następny Kryptostok już słuchajcie 16 lutego w piątek, jak zwykle w klubie Gwint, na który bardzo serdecznie zapraszam, wstęp wolny. A teraz zapraszam do wysłuchania prelekcji. Zaczynamy. Witam wszystkich, przepraszam za spóźnienie. Niestety wjazd z Warszawy nam się przedłużył, a droga nie pomagała. Upady wszystkiego było po drodze i nie tylko. Dobrze, że żadnych akcji nie włączyć, ale spoko. Dzisiaj przygotowałem temat jak zwykle nieprzyjemny, czyli techniczny. W kontekście ordynansów, o których pewnie wszyscy słyszeli i burzy, która się tam dzieje, że trzeba blokować, nie trzeba blokować, można blokować, nie można blokować, zróbmy coś z tym, no to przygotowałem takie kompendium małe informacji na temat, co właściwie pełne węzły mogą albo czego nie mogą robić w związku z tym, że są pełnymi węzłami. Ja bym chciał tu podjąć. To się da zrobić? Chyba nie. Nie lubię się oglądać za siebie, więc dla tych wszystkich, co mnie nie znają, nie kojarzą, nazywam się Rafał Kiełbus. Kryptowalutami i Bitcoinem właściwie zajmuję się od przełomu roku 2011-2012. Od 2017 zawodowo jako programista blockchain w wielu projektach włożyłem swoje rączki z różnym powodzeniem i pomocą. Na chwilę obecną właściwie zostało niewiele, został Bitfold, gdzie robimy portfel sprzętowy, został OAM, w którym zajmujemy się tokenizacją, no i cała reszta to już właściwie jest part-time, czyli mamy SGH, Szkoła Główna Handlowa, ma kierunek studiów podyplomowych, który się nazywa Blockchain Biznes Prawo Technologia, ja wykładam technologię. Wszyscy są szczęśliwi z tego weekendu, który jest ze mną. Jestem też w Zarządzie Izby Gospodarczej Blockchainowej Technologii. I ostatnia pozycja, która w pracy roku się nie odbyła, nie wiedzieć czemu, czyli Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tam też wykładałem dwa lata, były dwie edycje były, trzecia się nie odbyła, nie wiadomo. Ale to tyle. Generalnie zajmuję się technologią, nie zajmuję się handlem ani takimi rzeczami, więc jak ktoś się mnie pyta, co sądzisz o projekcie, ja mówię, no szybko nami się nie zajmuję, sorry, najczęściej. No, ale przechodząc do tematu. Co pełny węzłem? Czyli to oprogramowanie, na które chodzi na każdym komputerze, który chce uczestniczyć aktywnie w sieci. Nie mówimy tutaj o portfelu jakimś, który daje Ci dostęp do środków i możliwość wydawania, bo taki portfel najczęściej jest tak zwanym lekkim portfelem, portfelem SPV, który właściwie nie ogarnia w swojej istocie całej sieci, tylko zajmuje się tymi transakcjami i tymi adresami, które mu zaimportowałeś czy zainicjowałeś. Natomiast pełny węzeł to jest takie oprogramowanie, które po prostu utrzymuje całą sieć, weryfikuje wszystkie transakcje, weryfikuje wszystkie bloki, utrzymuje kolejną 10-tysięczną kopię tych samych danych w sieci, tylko i wyłącznie po to, żeby przypadkiem nie udało się komuś na wszystkich komputerach na świecie podmienić jakieś transakcje. Taka jest główna rola pełnego węzła. No i jeżeli chcemy taki swój pełny węzeł postawić, co musimy zrobić? No oczywiście musimy sobie go uruchomić, mieć komputer odpowiadający, spełniający pewne warunki. No i takie oprogramowanie się odpala. Ono ma zawsze zakodowany już na stałe tak zwany blok Genesis, czyli blok zerowy, który wymyślił sobie, wygenerował Satoshi. On jest zapisany na stałe, natomiast wszystkie kolejne bloki już są podawane przez inne węzły, do których się taki pełny węzeł musi dobić. Żeby się do nich dobić, jest taki fajny mechanizm, w tej chwili nazywa się DNS Seed, który polega na tym, że są rekordy DNS zapisywane, które jak się odpyta, to wyrzucają nam nie jeden czy dwa adresy IP, jak to zwykle jest, tylko całą listę na przykład 30 adresów IP. To są węzły, które są na bieżąco monitorowane przez tego DNS Seedera, który sprawdza po prostu, czy dany węzeł jest online, jaką wysokość bloku zgłasza i są serwowane na zapytania losowe z tych najdłużej działających i tych, które mają najpełniejszą, czy no aktualną informację, czyli mają najwyższy numer bloku aktualnie dostępnego. Więc jak już mamy jakąś taką listę klientów, których się możemy podłączyć, no to się podłączamy do takiego klienta,
jednego, drugiego, trzeciego, on wiadomo, nie zawsze muszą odpowiedzieć od razu, ale któryś nam w końcu odpowie. Jego też grzecznie odpytujemy, czy mamy ten sam Genesis Block, czyli czy działamy na ten sam blockchainie. I odpytujemy jego również o kolejnych klientów, których on ma, no bo nie chcemy mieć połączeń kilka, tylko zwykle kilkanaście. No standard akurat w Bitcoinie jest 8 wychodzących, no ale wiadomo, że chcemy mieć z różnych miejsc na świecie, a nie całe, nie wszystkie z serwera AWS-a, prawda? Więc to jest jedno z zapytań. Kolejne zapytanie to jest o aktualny nagłówek bloków. Są ściągane całe lista nagłówków. Bitcoin jest tak fajnie zrobiony, że wystarczą same nagłówki, żeby zweryfikować proof of work. I po ściągnięciu nagłówków dopiero wtedy mogę sobie zweryfikować, ok, mam 7 połączeń, każdy z innym węzłem i każdy mi mówi, że aktualny nagłówek jest o takim haszu i to jest blok numer taki, tak i wszystko się zgadza, dobra, zaczynam ściągać wszystkie bloki. No i zaczyna ściągać blok pierwszy, drugi, trzeci, piąty, tak, do aktualnego i w tym czasie weryfikuję wszystkie transakcje, które w tych blokach się znalazły, budując sobie bazę UTXO, czyli bazę niewydanych myśl, czyli bazę tych coinów, które można wydać. I to jest właściwie koniec tej wstępnej synchronizacji w momencie, gdy dochodzimy do informacji takiej. Mam blok numer, nie wiem, 897 tysięcy. Wszystkie węzły, do których jestem podłączony, mają ten sam numer bloku. Wszystkie zgłaszają ten sam hash. Jestem zsynchronizowany, czyli jestem w danym punkcie czasu. Wiem, jakie bitcoiny w danym momencie mogą być wydawane. Mogę zacząć dopiero coś działać, czyli być portfelem, węzłem eksploratora, węzłem kopalni czy czegokolwiek bądź, bo jestem zsynchronizowany z całą siecią. Więc te wszystkie informacje, które są już w łańcuchu bloków, są weryfikowane, sprawdzane po raz kolejny. Mamy kilkadziesiąt tysięcy węzłów i każdy z nich taką weryfikację musiał przeprowadzić. I teraz co może, jak możemy taką weryfikację czy walidację tych bloków przyspieszyć? Więc jeden z takich parametrów, który już jest używany od jakiegoś czasu, to jest parametr AsurValid, który mówi, że nie sprawdzamy transakcji, które są w blokach poniżej konkretnego bloku. Ponieważ upłynęło już dużo czasu, mamy ileś tam kopii tego, wszyscy wiemy, że to już było weryfikowane tyle razy, po co ja jako nowy węzeł mam weryfikować transakcje, które się odbyły 10 lat temu, 5 lat temu, 2 lata temu. No wiadomo, że nikt tego już nie zmieni, a wszyscy inni, cała sieć to zweryfikowała, więc w wersji 26 core aktualnej wysokość bloku jest takiego właśnie, do którego się nie sprawdza wszystkich transakcji dokładnie, sprawdza się tylko, buduje bazę UTXO, ale nie sprawdza wszystkich podpisów, które są najbardziej pracochłonne. To jest wysokość bloku 804 tysiące, to było w sierpniu 2023 roku. Więc to jest jeden z elementów, który pozwala na szybszą weryfikację bloków, nawet na słabych komputerach typu Raspberry Pi i tak dalej, bo to jest kwestia w tym momencie tylko ściągnięcia tych 600 MB danych i zbudowania sobie bazy UTXO bez konieczności weryfikacji, więc obciążenie CPU spada dramatycznie. Ponadto tego parametru możemy użyć, jak na przykład chcemy uruchomić swój węzeł kolejny. Czyli mamy jeden węzeł, który jest zweryfikowany, mamy od zera wszystkie transakcje od początku do końca, wiemy na pewno, że jest wszystko OK. I możemy sobie taki kolejny węzeł uruchomić właśnie z tym parametrem ustawionym na ustawioną wysokość bloku. Po co mam weryfikować wszystko, skoro mi drugi węzeł to zweryfikował? Jest OK. Nie musi. Drugi parametr, który się przydaje, to jest connect. To jest domyślnie pełny węzeł się łączy z tymi węzłami, które ma odpytane, ale możemy mu powiedzieć, słuchaj, łącz się do tamtego węzła, to jest mój węzeł, ja wiem, że ma wszystko dobrze i on jest szybki i ma połączenie dobre, nie zerwie ci go i da ci wszystko, co potrzebujesz. Też się przydaje takie coś, gdy budujemy jakąś swoją sieć, nie wiem, stawiamy jakiś serwis albo serwujemy dane jakimś portfelom typu Electron albo coś w tym stylu i chcemy po prostu uruchomić kolejny sobie węzeł, czy nawet do Lightninga, możemy właśnie użyć takiego drugiego parametru, czyli podłączyć się do jakiegoś, no i właśnie dodatkowo możemy ten właśnie Asum Valid włączyć też, że wiemy, że tamte wszystkie dane są poprawne, po co je po raz kolejny mamy weryfikować. Kolejny parametr to jest pruning, to jest możliwość usunięcia starych danych bloków, ponieważ w czasie synchronizacji, gdy weryfikujemy te wszystkie transakcje i budujemy sobie bazę UTXO, to zasadniczo do tych starych bloków, które się odbyły nawet tydzień temu, właściwie nie musimy wracać. Ponieważ mamy zbudowaną bazę danych, wiemy, które transakcje jeszcze nie zostały wydane, czyli które wyjścia z transakcji są do wydania, wiemy, jakie coiny są wolne, powiedzmy, czyli mogą być wydane, wiemy, na jakich warunkach, no bo na wyjściu transakcji mamy podane, że jest wymagany podpis albo nie. Te wszystkie informacje mamy, więc stare danych bloków właściwie są nam jako do działającego pełnego węzła niepotrzebne do niczego. Jedyna rzecz, która w tym momencie cierpi, jeżeli taką funkcję sobie włączymy,
to jest to, że nie jesteśmy w stanie pomóc innym węzłom, które by chciały się zsynchronizować od zera, ponieważ nie mamy tych starych bloków. A metody synchronizacji pod tytułem baza UTXO nie ma jeszcze nadal, może kiedyś w końcu będzie, bo już takie plany czytałem parę lat temu, ale z Bitcoinem wszystko idzie bardzo powoli. W każdym razie taki węzeł sklonowany jest lżejszy, mniej miejsca zajmuje na dysku, może to być na przykład, nie wiem, 100 giga albo się ma nawet mniej, gdzie normalnie zajmuje 600 w tej chwili. Żeby było ciekawiej, taki węzeł sklonowany, czyli właśnie z obciętymi starymi danymi, może normalnie funkcjonować jako nasz portfel, ponieważ informacje o naszych transakcjach tak czy inaczej mamy w osobnym pliku, pliku portfela, a na dokładkę może to też działać jako na przykład węzeł kopalni. Ponieważ taki węzeł, mimo że nie ma starych danych bloków, bo mu są niepotrzebne, ma informacje na temat, jakie monety mogą być wydane, więc może spokojnie nadchodzące wszystkie transakcje weryfikować, że one faktycznie nie wydają coinów, których nie ma, wydają te coiny pod odpowiednimi warunkami. Są też takie węzły sklonowane również funkcjonują w momencie, gdy tych produktów potrzebuje więcej miejsca, a nie potrzebuje informacji o historycznych transakcjach, no bo jeżeli chcemy taki węzeł mieć uruchomiony na przykład jako backend dla portfela, na przykład dla Electruma, no to w tym momencie musimy mieć wszystkie historie, całą wszystkich bloków i wszystkich transakcji, no ponieważ ktoś może nam się podłączyć z jakimś starym portfelem i jeżeli nie mamy starych informacji, no to w tym momencie nie możemy tego zweryfikować, nie możemy mu potwierdzić, że ta transakcja faktycznie miała miejsce. To już specyfika portfeli SPV, to ma na inny, już nie będę zagłębiał. No i przechodzimy do rzeczy, które dzieją się na bieżąco, czyli w momencie, gdy już mamy pełny węzeł, on jest synchronizowany, zna wszystkie bloki, zna wszystkie transakcje, w tym momencie dochodzić zaczynają do niego transakcje bieżące, czyli te transakcje, które są wykonywane przez użytkowników sieci, ale jeszcze nie zostały zatwierdzone, czyli trafiają właśnie do tak zwanego mempoola, czyli miejsca w pamięci węzła, które magazynuje takie transakcje, które jeszcze nie są zatwierdzone, ale już są zweryfikowane, ponieważ przyjęcie do pamięci też jest obwarowane pewnymi warunkami, no bo węzły między sobą się na bieżąco wymieniają informacjami. Ja mam takie transakcje, a ja mam takie transakcje, o ja tej nie mam, to mi ją daj. No i dostaję taką transakcję i muszę ją sobie sprawdzić, rozpakować, rozwinąć, zobaczyć, co w niej siedzi. I jeżeli ta transakcja jest prawidłowa, czyli nie wydaje drugi raz jakiś monet, ma wszystkie podpisy prawidłowe, jest tam technicznie poskładana odpowiednio, tych warunków jest całkiem sporo, wtedy taką transakcję ja przyjmuję do swojego mempoola. Ponieważ każdy pełny węzeł, tą bazę transakcji niezatwierdzonych ma całkowicie niezależnie i osobno. Nie ma wymiany informacji pod tytułem, słuchajcie, ja mam mempool taki, zabieraj wszystko z niego. Tu takiego komunikatu nie ma, natomiast może faktycznie potwierdzić, że my są znane takie transakcje i jak chcesz, to ja ci mogę zaserwować. Tak więc to tymi informacjami się węzły ze sobą wymieniają. Żeby było ciekawiej, można na przykład ograniczyć, jaka minimalna opłata transakcyjna musi być zawarta w takiej transakcji, żebyśmy my jako węzeł ją zaakceptowali, ponieważ domyślne ustawienie jest na poziomie 300 MB pamięci przeznaczonej na mempool. No, w sytuacji takiej, gdy mamy mempool przy wszystkich transakcjach oczekujących na poziomie na przykład gigabajta, na tam 100 czy 200 bloków do przodu, no to wiadomo, że nie jestem w stanie w tych 300 MB upchnąć gigabajta informacji. Stąd też muszę zacząć te transakcje sobie wybierać. No i ponieważ domyślnie od samego początku pełny węzeł miał służyć do kopania, domyślnym ustawieniem jest to, że wyrzucam te transakcje, które płacą najmniejsze opłaty transakcyjne i wydaję informacje do innych moich węzłów, z którymi jestem połączony. Słuchajcie, ja nie przyjmuję niczego, co płaci mniej niż 20 satoshi za bajt, bo u mnie wszystkie w tym momencie transakcje płacą więcej. Nie chcę nic mniejszego. No i ten limit sobie mogę automatycznie ustawiać w zależności od tego, jak mocno mam pamięć zajęcią. Oczywiście powoduje to sytuację taką, że w sytuacji, gdy się kolejne bloki wpadają, ja muszę zaciągać te same transakcje z powrotem, no bo przed chwilą je wyrzuciłem z pamięci, bo nie miałem gdzie je przechowywać, ale one w dalszym ciągu są niezatwierdzone i w końcu do mnie wróciły, no bo przecież te opłaty transakcyjne, jak ktoś obserwował mniej więcej, jak to wygląda, bo są takie fajne pliki, a później znowu to spada na tam jakieś 20-30 za to się zabawia, albo czasami mniej. Stąd też te transakcje ostatecznie w końcu wrócą. A tak mając większy mempool, czyli większą ilość transakcji przechowywanych, możemy zaoszczędzić troszeczkę na przesyłanie danych, bo po prostu nie musimy tych transakcji po raz kolejny wciągać. No właśnie, i rzecz w sumie kluczowa. To, co my mamy ustawione
jako parametry dla naszego węzła, dla naszego mempula, nie jest tym samym, czym podlegają transakcje weryfikowane wewnątrz zatwierdzonego bloku. Czyli jest inna sytuacja, jeżeli dostaniemy transakcje, które nie znaliśmy od razu w bloku, czyli dostaliśmy informację, ej, jest nowy blok, a on zawiera takie transakcje. Ja sprawdzam, ej, ale tej transakcji nie mam, dawaj mi ją, nie? I patrzysz na nią, ona płaci zero opłaty transakcyjnej. I gdybyś taką transakcję dostał chwilę wcześniej do pamięci, to byś ją po prostu odrzucił, ej, ona płaci za mało, spadaj. Ale ona przyszła do ciebie w bloku i sprawdzasz ją. I wszystko z nią jest w porządku, po prostu tego, że nie płaci opłaty transakcyjnej. Ale opłata transakcyjna na poziomie protokołu w dalszym ciągu jest rzeczą opcjonalną. To nie jest warunek poprawności transakcji. Stąd też taka transakcja będzie przyjęta. Zaraz sobie na ten będzie wyglądać. Tak więc jest troszeczkę inna weryfikacja tych transakcji, które do nas przychodzą w mempoolu. Tak jakby jest ona bardziej dogłębna i może podlegać różnym oferowaniom. Natomiast jest zupełnie inaczej, gdy transakcja wchodzi do nas jako kawałek bloku już wykopanego. W grudniu zachorowałem, do tej pory jeszcze chrypię, mimo że już jestem zdrowy od miesiąca. Drugi parametr, który może ograniczać dostępność czy transakcji, które do nas wpadają w mempoola, to jest właśnie bytes per sigap, czyli możliwość dołączanych, długość podpisu, jaki jest dołączany do transakcji. Domyślnie jest to 20 bajtów, które jest standardową długością wszystkich podpisów, które są normalnie transakcje wykonywane. I to również jest warunek, który jest weryfikowany tylko na poziomie mempoolu, czyli w momencie, gdy przyjmujemy transakcję do pamięci. Gdy taka transakcja w bloku już zatwierdzona ma te podpisy dłuższe, co na przykład może być w przypadku podpisów sznura, które są, jak wiadomo, skombinowanymi dwa razy dłuższe od zwykłych, to taka transakcja będzie poprawna. Oczywiście, o ile podpis jest poprawny, no ale jak jest dołączony do bloku, to powinien być poprawny, no ale teoretycznie można by wykopać blok ze złą transakcją. Oczywiście cała sieć go odrzuci, ale jak ktoś bardzo chce poświęcić sporo kasy, żeby wykopać w Bitcoinie blok, który jest nieprawidłowy, proszę bardzo, droga wolna, da się. Jest to oczywiście zabezpieczenie, ponieważ akurat weryfikacja podpisu jest najbardziej kosztownym z punktu widzenia CPU procesem. De facto podpisy są sprawdzane zawsze na samym końcu weryfikacji transakcji. No ale gdyby tego ograniczenia nie było, naprawdę można by zrobić bardzo skomplikowane podpisy, nieprawdziwe, czyli sfałszowane po prostu jakieś podpisy, które proces weryfikacji mógłby zatkać działający węzeł, że no, nie, po prostu przyblokowywał się, przycinał, czy wręcz może i skraszował, to raczej nie, ale na pewno działałby wolniej niż powinien przez taką transakcję. Oczywiście też zabezpieczenie przeciwko DDoS-om jest dużo więcej, ale to jest jedno z nich dotyczących właśnie przyjmowania do pamięci. Kolejny element, który mamy też jako ograniczenie na poziomie przyjmowania transakcji do mempoola, to jest możliwość dołączania danych, czyli właśnie te nieszczęsne praktycznie NFT-ki na Bitcoinie, dołączania danych do transakcji. Są to de facto dwa parametry. Pierwszy parametr to jest data carrier, który mówi o tym, że w ogóle czy dopuszczamy jakiekolwiek transakcje zawierające dane, czyli jeżeli transakcja ma operaturę lub cokolwiek bądź i data carrier ustawimy na zero, to takiej transakcji nie zaakceptujemy my jako węzeł. My jej nie chcemy, nie lubimy. Nie chcemy mieć nic wspólnego z czarodziejami fundowanymi przez, nie pamiętam już kogo, którzy robią NFT-ki na Bitcoinie, bo tak. Bo nie chcemy, żeby nasi górnicy zarabiali, bo nie lubimy takiej transakcji. Możemy to ograniczyć, oczywiście jak taka transakcja w bloku wejdzie tak czy inaczej, no to ją akceptujemy, no to spełnia wszystkie warunki. A to jest po prostu warunek, który my sobie możemy po swojej stronie ustalić. I też oczywiście jest ograniczenie wielkości tego obrotu, na domyślnie jest to 83 bajty. Czemu akurat 83? Bo to wynika z podwójnej długości hasza plus bajty informacyjne, żeby można było sobie zapisywać na przykład hasze na Bitcoinie w dosyć wygodny sposób. Po to de facto powstał operatur, o tym mówiłem jakiś czas temu i to chyba raz. Kto oglądał Star Treka i wie, o co chodzi? Ręka do góry? Nikt nie oglądał Star Treka? To nie wiem, co to było już. Nie. No dobra, okej. Okay. Myślałem, że wyjdą do wcipy dobre, ale nawet nikt nie pasnie. No, okay. No i kolejny parametr. Dosyć dyskusyjny, powiedzmy, bo sam mechanizm RBF, czyli Replace by Fee, nie Rest in Bitch Face, jak to niektórzy tłumaczą,
to jest możliwość podmiany transakcji w mempoolu. Czyli dopóki transakcja nie jest zatwierdzona i podczas tworzenia transakcji ustawiliśmy jeden z bitów na jedynkę, że chcemy mieć możliwość jej podmiany, taki mechanizm został wprowadzony dla Panetika. Dosyć dyskusyjny z tego względu, no bo jeżeli ktoś, powiedzmy, przyjmował transakcję czy jakieś zapłaty w Bitcoinie bez czekania na potwierdzenie, no to ustawienie takiego bitu de facto, powiedzmy, atakującemu ułatwiało sprawę, bo cała sieć kolejną transakcję, która wydawała te same monety w inny sposób, była akceptowana przez sieć, gdy ten bit EBS był ustawiony. Więc oczywiście ci wszyscy, którzy vendorzy, którzy przyjmowali jakiekolwiek Bitcoiny, w tym momencie musieli sobie zaznaczyć, że no, ale transakcje z bitem EBF to my nie przyjmujemy bez potwierdzenia i musi czekać na potwierdzenie, albo po prostu całkowicie przerzucić się na transakcje potwierdzane, co de facto moim zdaniem jest bardzo dobrą praktyką, bo niepotwierdzona transakcja z nią się może być wszystko. A na dokładkę mamy właśnie jeszcze ten parametr, który mówi, że nawet jeżeli transakcja nie ma ustawionego bitu RBF, a dostaje kopię tej transakcji z wyższą opłatą transakcyjną, traktuje ją jako próbę podmiany i po prostu jej używam do budowania bloku, wysyłania dalej itd. Tą transakcję, która płaci mniej, traktuje jako niebyłą, czy niepotrzebną, czy zbędną, czy chętną do podmiany. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś tam oprogramowanie uruchomione, to od razu jest alert ze strony Bitcoin Core, że słuchajcie, znalazłem transakcje, które się powielają, hash takie i takie i można sobie później sprawdzać, więc jeśli jesteśmy vendorem i obsługujemy jakiekolwiek wpłaty, które sobie analizujemy przed przyjęciem do bloku, to musimy mieć to uwzględnienie. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona, ja po swoim razie ją włączyłem, bo tak, uważam, że jak ktoś chce płacić więcej, to po co mu utrudniać jeszcze tym RBF-em, który właściwie od samego początku mógł być zbędny, po prostu można było założyć od początku, że skoro ktoś płaci więcej, to chce transakcję podmienić. Niepotwierdzona transakcja zasadniczo się nie odbyła, dopiero przyjęcie do bloku faktycznie zatwierdza transakcję. Więc w czym problem? Rozwiązujemy problem, który nie istniał, a został rozwiązany. No. No tylko w deweloperce tak można. Najpierw trzeba stworzyć problem, a później go rozwiązać, a później go załatać. A później stwierdzić, że ten problem właściwie nie był. No ale takie fajne. Kolejny parametr, który sobie możemy my regulować, jakie transakcje chcemy przyjmować, to jest właśnie minimum relay take TXV, czyli minimalna opłata transakcyjna, jaką w ogóle przyjmujemy. Czyli transakcje, które płacą mniej niż domyślnie satoshi, jeden satoshi za byte, nie są w ogóle przyjmowane do mempoola. Więc jeżeli ktoś chce wysłać transakcję niepłacącą opłatę transakcyjnej, ona będzie poprawna. Ale generalnie większość, znakomita większość węzłów tego parametru nie przestawia sobie w dół. I taka transakcja po prostu będzie komunikat, że no sorry, ale sieć jej nie przyjmuje. I co teraz? Nie no, to wiadomo, że trzeba zapłacić. Albo mieć kogoś znajomego w kopalni i taką transakcję mu wysłać bezpośrednio. I nie wiem, zapłacić mu. Ostatecznie chociaż w ulicy też muszą zarabiać, więc zarabiają na opłatę transakcyjnej. I taka transakcja, która nie płaci opłaty transakcyjnej, może być zastąpiona przez opłatę, która płaci opłatę transakcyjną, a w tej chwili mamy dużo do wyboru transakcji oczekujących. Więc to jest to taki dziwny mechanizm, który kopalnia czy jakikolwiek serwis mógłby serwować, no bo w tym momencie zmniejsza swoje przychody. Co prawda, jeżeli tutaj jedna czy kilka transakcji na blok, to nie jest jakaś tam powalająca kwota, no ale właściwie każdy satoshi się liczy, prawda? Więc dlaczego mielibyśmy to zmieniać? Tu można sobie podnieść do góry, czyli powiedzmy, jeżeli jesteśmy już w takiej sytuacji, że właściwie musimy odciążyć nasze serwery i właściwie wszystko, co płaci mniej niż 100 satoshi za byte, nas nie interesuje, możemy tak ustawić i żadne transakcje takie do nas nie będą trafiały. Oczywiście, jak takie wejdą w blok, no to je akceptujemy, no bo one są poprawne. Natomiast my ze swojej strony, jako właśnie pełny węzeł, czy węzeł kopalni, czy jakiegokolwiek serwisu, możemy sobie taki limit ustawić dowolnie. Może to być 0, czyli akceptujemy włącznie te transakcje, które w ogóle nic nie płacą, co wydaje mi się jest fajne. Albo właśnie odcinamy, bo zależy nam na zasobach i nie chcemy mieć transakcji, które i tak są nam niepotrzebne, bo muszę mieć jakąś opłatę transakcyjną. To jest znowu na poziomie naszego węzła, co my chcemy przyjmować, a nie na poziomie sieci, bo sieć tak czy inaczej, ktoś inny może mieć to ustawione inaczej, na przykład na 0 i zaakceptować taką transakcję. Kolejny parametr, również związany z taprootem i właśnie z NFT-kami, to jest permit by multisig, czyli to, co ostatnio właśnie taka była dyskusja też na Twitterze, że no te transakcje, które używają właśnie tego sposobu zapisywania danych, też nie powinny być przyjmowane i to jest w ogóle zło i dlaczego używacie Bitcoina do zapisywania danych? No, bo można.
Natomiast jeżeli ktoś płaci opłatę transakcyjną adekwatną do wielkości transakcji, zgodnie z zasadami narzuconymi przez sieć, czyli płaci więcej niż inni, bo inni płacą mniej, dlatego nie wchodzą do bloku. Właściwie dlaczego nie, prawda? No myślę, ta funkcja jest włączona, możemy ją sobie wyłączyć. Jeżeli jesteśmy właśnie takim, którzy nie lubi NFT-ków na Bitcoinie, możemy sobie tę funkcję włączyć i nasz węzeł tych transakcji nie będzie przyjmował z buta. Natomiast cała reszta sieci, która chce zarabiać, oczywiście je chętnie przyjmie i zaakceptuje i zarabia opłatę transakcyjną. I ja... No coś tam powiedzieć, gdzie rozdzieli. Oj, no dobrze. Teraz z drugiej strony limity, jakie są faktycznie na poziomie protokołu, czyli choćbyśmy spuchli, nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Pierwszy to jest limit wielkości całego bloku. Od Segwita to się troszeczkę pomieszało, bo normalnie to było liczone po prostu serializowana wielkość transakcji i miało to być maksymalnie 1000 milion bajtów, czyli 1 megabajt. Od Segwita wprowadzono mechanizm wirtualnych bajtów tudzież wagi, który wynosił w przypadku starych transakcji razy 4, a transakcje segwitowe miały mniej. Stąd też transakcja, która wielkością bajtów jest równa, ma inną wagę swoją. No i teraz trzeba to wszystko przeliczyć, przemnożyć tutaj do siebie i w bloku może być maksymalnie niecałe 4 megabajty wirtualne wagi transakcji. I gdybyśmy nawet mieli chęć zrobić gigabajtowy blok, bo tyle znowu czeka transakcji w rempoolu, no to oczywiście reszta sieci to odrzuci, bo limit taki jest. No to jest pokłosie tego limitu ustawionego dawno temu przez Satoshiego na 1 megabajt. W tej chwili on nadal wynosi technicznie 1 megabajt, bo jeżeli taki blok potraktujemy starym oprogramowaniem przedsegwitowym, który nie zna segwita, jak te transakcje wyglądają, to ten blok, który jest faktycznie zapisany, ma faktycznie niecały megabajt. Natomiast jeżeli dodamy wszystkie inne informacje, okazuje się, że ma 2-2,5 megabajta. Były też tam maksymalnie chyba właśnie do 4 dobili w testach, z tego co pamiętam. Ale to jest już bardzo specyficzna transakcja, która się w normalnych warunkach praktycznie nie odbywa. Drugi limit, jaki dotyczy wszystkich transakcji w bloku, to jest SIGOPy. To są ilość operacji sprawdzania podpisów. Tak jak już wspomniałem, sprawdzenie podpisu elektronicznego jest procesem bardzo pracochłonnym pod kątem zużycia no właśnie procesora. Stąd też wielkość bloku może być właśnie ograniczona nie tylko pod względem wielkości bajtowej, ale też pod względem skomplikowania. Teraz gdybyśmy przypadkiem zbudowali, nie wiem, 100-kilobajtową transakcję, która wyczerpuje limit podpisu, jaki jest dopuszczalny, to w tym momencie blok zawierający tę transakcję nie będzie większy niż ta jedna transakcja, nie może być. A na dokładkę, żeby było weselej, możemy zrobić taką transakcję, która nie może być zaakceptowana, ponieważ przekracza ten limit. Więc w sytuacjach wydawania właśnie różnych dziwnych multisigów może się niestety zdarzyć, tak? Że przekroczyliśmy limit i nie możemy wydać z takiego adresu. Więc oczywiście w przypadku zwykłych takich, nie wiem, 3 z 5 albo coś w stylu, to nie ma miejsca, no ale gdyby ktoś się chciał zacząć bawić, to przypadkiem mógłby na taki limit trafić. Warto sobie takie ustomowe, mocne rozwiązania przetestować, zanim się je wypuści na produkcję. No i ostatni parametr to jest unikalność TXID, czyli hasza transakcji. Hasz transakcji jest haszem transakcji, czyli serializowana transakcja jest poddawana haszowaniu i to jest identyfikator danej transakcji, potem są transakcje wszystkie identyfikowane. Też to się liczy dzięki Segwitowi na dwa różne sposoby, ale to osobna historia. W każdym razie hasz transakcji musi być unikalny. To zostało wprowadzone dawno temu, w 2012 roku, nie widać akurat tego, przez BIPA 42. Nie 42. BIP 34. O. To był BIP 34. Okazało się bowiem, bo powiem, to jest ciekawa historyjka. Domyślnie oprogramowanie Bitcoin, wtedy jeszcze nie bez Core, przy generowaniu kolejnych bloków, przy kopaniu nowych bloków, dawało nowy adres za każdym razem, gdy próbowało wykopać nowy blok. Czyli jak wykopaliśmy jakiś blok, kolejny kopaliśmy z nagrodą na nowy adres w portfelu. Nie kopaliśmy w kółko na ten sam adres. Natomiast jak się pojawiły kopalnie lub też tam optymalizacje różnego rodzaju procesu samego kopania, no szły, kopalnia miała swój jeden adres, to jest nasz adres, my na niego kopiemy, wszystkie bitcoiny, które wykopiemy, trafiają na ten adres, więc możecie sprawdzić, ile bloków wykopaliśmy. Jeden z elementów.
No i okazało się, że taka transakcja generacji, czyli transakcja Coinbase, z tym samym adresem wyjściowym i z tą samą nagrodą, czyli na przykład pusty blok, okazuje się, że hasz takiej transakcji może się powtórzyć, no bo mamy dokładnie te same informacje. Transakcja generacji z wydatkiem 50 bitcoinów na konkretny adres. To jest to samo. I drugi raz jest znowu to samo. I czyli mamy te same transakcje, co powinno być unikalne, co zostało zmodyfikowane dosyć szybko. Wprowadzono obowiązek tego, że transakcja generacji, czy transakcja Coinbase musi zawierać aktualną wysokość bloku, przez to no, nie ma możliwości, żeby się dwa razy ten sam hash zdarzył, jak wiadomo, SH256 jest nie do podrobienia, jeżeli mamy równy zestaw danych. Stąd też są faktycznie takie transakcje, jest nawet w kodzie taki wyjątek specjalny mówiący, że te transakcje, ta transakcja, że to nie jest jedyna transakcja o tym haszu, może jest ich kilka. Co w tej chwili jest absolutnie wykluczone i nie ma takiej możliwości. Ale to już oczywiście na poziomie kodowym. Więc nawet gdybyśmy chcieli, to nie zrobimy takiego. I w wielkim skrócie, czemu podlegają transakcje, które nie trafiają do nas, do mempoola, czyli od innych węzłów, czyli te transakcje, które trafiają do nas już w bloku, czyli znaleziono blok i on zawiera transakcje. Oczywiście te transakcje wszystkie weryfikujemy pod kątem technicznym, podpisów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o opłaty transakcyjne, ona to może być dowolna. To może być 0 satoshi za byte, czyli w ogóle nie może, może nie być opłaty transakcyjnej, a może to być 100 bitcoinów, dlaczego nie? Co prawda oprogramowanie portfela, gdybyśmy chcieli ustawić dużo wyższe opłatę transakcyjną niż jest aktualnie wymagana przez sieć, znakomita większość oprogramowania będzie nam krzyczała na czerwono: ej, słuchaj, chcesz płacić dużo więcej fee niż jest potrzebne, albo więcej fee zapłacisz niż wysyłasz. Czy jesteś tego pewien? Tak, jestem pewien. Aha, no dobra, zapłaciłem, nie? Tak mniej więcej najczęściej wygląda. No i drugi warunek, który musi być spełniony, skrypt wydania, czyli to, co faktycznie podlega weryfikacji podczas wydawania coinów, może być praktycznie dowolny. O ile mieliśmy właśnie na poziomie mempoola weryfikację, czy teraz, czy to jest RAF multisig, czy tam ilość danych jest dołączona, czy cokolwiek, bądź jak taka transakcja w bloku nam wpadnie i my ją weryfikujemy zgodnie z tym, jak się transakcja weryfikuje, czyli odpala ten skrypt, który tam jest potrzebny i ten skrypt przechodzi, to znaczy, że transakcja jest prawidłowa. Cokolwiek, jak duży ten skrypt by nie był, co on by nie zawierał, co on by nie robił, wykonuje się, jest ok. Nie można takiego bloku odrzucić pod właściwie żadnym pozorem w tym momencie, no bo nie mamy powodów, żeby go odrzucić. I ostatni chyba już lat, albo prawie ostatni. Co mogą zrobić kopalnie, bo to jest też ciekawe. Co kopalnie mogą zrobić, aby swoje zyski zmaksymalizować? Wiadomo, kopalnie czy górnicy żyją nie tylko z nagrody za blok, samej tej, jak się ładnie nazywało, subsydy, czyli subsydium za znalezienie, czyli nagroda za blok, ta, która jest halvingowana co 4 lata. Oprócz tego oczywiście są opłaty transakcyjne. I teraz portfele podpowiadając nam opłaty transakcyjne posługują się różnymi algorytmami. Bardzo popularnym swego czasu algorytmem była analiza transakcji, które weszły w poprzednich blokach. Czyli mieliśmy informację, że w ostatnim bloku wchodziły wszystkie transakcje, które miały na przykład powyżej 20 satoshi za byte. Więc jeżeli podejrzewamy, że w kolejnym bloku ta transakcja nie będzie dużo droższa, a ewentualnie może być tańsza, podpowiadamy 21 satoshi za byte na przykład, jako średnią wartość, która wchodziła. No i ten element jest to udowodnione, było manipulacja ze strony kopalni. Kopalnie dodawały do bloków transakcje, które płaciły wysokie opłaty transakcyjne, 10-100-krotnie wyższe niż aktualnie na rynku. Oczywiście, ponieważ nie rozgłaszały tej transakcji z wszem i wobec, a tylko dołączały ją do swojego budowanego bloku, tylko gdy znalazły blok, taka transakcja miała miejsce. Więc nie ryzykowali niczym, bo ta kasa, którą wydali na opłatę transakcyjną, była przez nie wykopywana, dostawali ją po bloku. Jedyne co oczywiście swoich górników trochę obrabiali w tym momencie, by to jakoś musieli mieć ograne. Natomiast powodowali w ten sposób, że właśnie wszystkie estymatory bazujące na średniej wielkości czy wartości transakcji, czy wartości opłat transakcyjnych w bloku miały te wartości zawyżone. Te transakcje były coraz droższe właściwie bez powodu. A niekoniecznie musiały być. Dużo lepszym mechanizmem jest właśnie analizy mempoola. I w tym momencie warto mieć właśnie duży mempool po to, żeby wiedzieć, jak wszystkie transakcje wyglądają,
żeby faktycznie na przykład celować nie w pierwszy blok, który ma tam, nie wiem, 200 czy 2000, ale w drugi, który ma na przykład tylko 50. Bo tylko tam, powiedzmy, 1000 szaleńców się w danym momencie obudziło, że koniecznie chcą wydać swoje bitcoiny, nieważne za ile. No i kopalnia, czy właściwie węzeł kopalni, czy oprogramowanie kopalni, które wybiera transakcje, które mają być dołączane do bloku, może te transakcje w dowolny sposób nie tylko sortować, czyli powiedzmy układać według w kolejności bloku, ale właśnie cenzurować. Czyli kopalnia może zdecydować, że my nie akceptujemy, nie przyjmujemy, nie budujemy bloku z transakcjami, które zawierają właśnie NFT-ki. Nic, co ma opreturdy, nic, co ma gołe multisigi, nic po prostu takiego, tylko zwykłe transakcje bitcoinowe, cała reszta nas nie obchodzi. I gdyby wszystkie kopalnie plus wszyscy górnicy solo się dogadali, ok, robimy w ten sam sposób, no to w tym momencie ten NFT-ki by umarły, one by się remembered po zawsze, bo nikt nigdy by ich nie zaakceptował. Ale takiej możliwości oczywiście nie ma, bo są tacy zawodnicy, którzy kopią solo, mają albo ustawienia domyślne, albo jeszcze poobniżane i sobie po prostu wybierają te transakcje, które chcą. Na przykład chcę mieć wszystkie transakcje, które są w danym momencie największe, bo ja lubię bloki z dużymi transakcjami. Tu jest pełny wygląd, pełna dowolność, w jaki sposób zbudujemy sobie blok. Domyślnie oczywiście ustawienie jest takie, że wybieramy te najbardziej opłacalne, te, które płacą najwięcej z naszego mempoola. Możemy to więc ograniczyć na poziomie przyjmowania transakcji do mempoola, a później sobie sortowania wewnątrz mempoola, jak te bloki możemy budować. Natomiast, podkreślę to jeszcze raz, to jest tylko i wyłącznie na poziomie kopalni, na poziomie węzła kopalni, nie na poziomie protokołu. Wszelakie tutaj oburzenie, że tak powiem, na Twitterze, które się odbywa, że coś z tym trzeba zrobić, no po prostu nie ma szans, ponieważ nowa wersja oprogramowania jest tak zwana fragmentacja rynku. Tu na Androidzie bardzo fajnie widać, kolejne wersje Androida, jak są mocno spropagowane lub nie. W Bitcoin Core, czyli w oprogramowaniu tym, które jest, chodzi sobie po sieci, też jest dosyć spora. Ta najnowsza wersja 26 i 25 stanowią chyba większość, ale nie jest to większość typu 90+%. Stare wersje, też typu 22 albo chyba jeszcze niższe, da się w ciągu chodzą i działają sobie, radzą sobie doskonale, ponieważ nic nie weszło nowego, czego one będą obsługiwały. Więc nawet wprowadzenie nowej wersji, która by faktycznie ograniczała te NFT-ki, gdyby się deweloperzy Bitcoin Core na to zdecydowali, w co szczerze wątpię, bo jest jedną z rzeczy zabronionych na poziomie takiego fajnego artykułu na Wikipedii Prohibited Changes w Bitcoinie, mówi, że nie może być cenzury transakcji. Jeden Bitcoin jest równy jednemu Bitcoinowi. Jak coś jest poprawne i płaci opłatę transakcyjną, jest poprawną transakcją. A co robi? No to już w tym momencie jest wola tego, co ją wysyłał. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko Majkowi oddać, zapomniałem, że go nie ma.